TVG9, Klaudiusz Wesołek. Tym razem chciałbym zadać pytanie tych, co są zapisani na YouTube. Prosiłbym o odpowiedź w komentarzach, a pozostałych, żeby odpowiedzieli sami sobie. Moje pytanie jest takie. Kogo szanujecie bardziej? Czy takiego charakternego złodzieja, który kradnie, ale postępuje zgodnie z zasadami, przynajmniej tymi swoimi, złodziejskimi, czy też polityka, urzędnika, który ma usta pełne wielkich idei i kradnie? Chociaż to może trochę za proste pytanie, więc je zmodyfikuję i zadam drugie pytanie, już trochę trudniejsze. Czy bardziej szanujecie właśnie takiego charakternego złodzieja, który postępuje przynajmniej zgodnie ze swoimi złodziejskimi zasadami, niż polityka, urzędnika, który sam nie kradnie, ale toleruje kradzież, toleruje korupcję i inne złe rzeczy po to, aby utrzymać się przy stołku, a przy tym ma usta pełne różnych wspaniałych frazesów. No jeśli chodzi o mnie, to ci, którzy mnie znają, to odpowiedź na to pytanie też znają. Natomiast jeśli chodzi o pozostałych, to no, chciałbym, żeby się sami nad tym zastanowili i ewentualnie skomentowali. Dziękuję bardzo.